Nasze radio to FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra mówi dzisiaj, proszę Państwa, na temat złodziei, oszustów, złodziei pod krawatem, oszustów w spódniczkach, którzy jako żebracy kradną, bo dla odwrócenia uwagi to można robić wszystko, prawda? Kiedyś na języku angielskim, jak się tu ludzie uczyli, to było, że murarz lata, lotnik buduje, wędrówka drogą niewolników u nas, proszę Państwa. Ale my chcielibyśmy zwrócić uwagę Państwu na jeszcze jeden bardzo ciekawy temat, co dotyczy dni ostatnich tego złego systemu. Rzecz, że siódme mocarstwo światowe. Co to jest siódme mocarstwo światowe i że Biblia tam używa symboli 7. No, liczymy to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skoro każdy umie liczyć do 7 i to wystarczy, proszę Państwa. Biblia jest księgą godną zaufania, no to więc tylko Biblię studiować. Także żyjemy w szczególnym okresie, gdzie pojawiło się już siódme mocarstwo zapowiedziane w Biblii. Także musimy wiedzieć, że te mocarstwa światowe były w Biblii zapowiadane i archeolodzy, jak grzebią coś tam pod piramidami w ziemi, to dają pierwszeństwo Biblii. Jak Państwo nie wiedzą, to być może Państwa się natkną na takie różne historie, że tu mają sprzeczności, tu się nie zgadza, bo tu Sennacheryb żył 35 tysięcy lat, pokonał tyle a tyle wojsk, czyli taką lipę siano, mówiono, a pisano nieprawdę, żeby przydać ważności temu królowi. My też to wszystko mamy. Też docent, doktor habilitowany, też, wiesz, że nawet po katolickim Uniwersytecie Lubelskim człowiek jest absolwentem tegoż uniwersytetu, to nawet nie zna Biblii. Tak, że małe dziecko chodzi się, śmieje, cieszy się, raduje się, że Pana Boga, że ma kontakt z Panem Bogiem, bo czyta Jego święte słowo. Jak Państwo będziecie więcej się dowiadywać na temat Świadków Jehowy, to Państwo się dowiecie, że to nie są tacy ludzie jak gdzieś tacy, co odbierają sobie życie, bo to szatan to miesza. Szatan miesza, albo dzieli, albo miesza. Miesza w złym celu i dzieli też w bardzo złym celu. Także proszę Państwa, tu w Warszawie to jest wszystko już pomieszane, że można dostać choroby. Leje deszcz. Żyjemy w szczególnym okresie właśnie. Tak, tak. Co ciekawe, w odróżnieniu od poprzednich sześciu, które zdążyły odegrać swą rolę w historii biblijnej, o tej potędze Biblia mówi wyłącznie proroczo. O wszystkich tych siedmiu mocarskich królach. Czytamy. Siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden jeszcze jest, inny jeszcze nie nadszedł. A gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać. Objawienie, 17 rozdział, werset 10. Także, proszę Państwa, do tego czasopisma sięgamy, do tej gazetki, że tak powiem. No i po prostu mamy Pismo Święte, będziemy omawiać. No, proszę Państwa, jest niedziela, mamy co robić, mamy bardzo dużo czasu. I tak jak mówię, objawienie, 17 rozdział, werset 10. Mamy, proszę Państwa, można mieć i katolickie Pismo Święte. Pismo Święte jest jedno, aby tylko nie apokryfy. Także 17 rozdział, werset 10, proszę Państwa, mamy w 17 rozdziale, w wersecie 10. A siedmiu jest królów, pięciu upadło, prawda? Proszę bardzo, pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko tylko pozostać. A bestia, która była i jej nie ma, i ona jest ósmym, jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. Myśmy tu mówiły, że będzie siedem potęg światowych, a ta bestia jako taki, no, psychiczny, że tak powiem, w letargu, ósmy król, jest z tych wszystkich siedmiu. Czyli to jest jakaś organizacja na krótką metę, organizacja na krótką chwilę, proszę Państwa, która jest taka sama jak tych siedem poszczególnych wcześniejszych potęg światowych. Organizacja na krótką chwilę, ósma potęga światowa, czyli ta bestia, będzie miała do wykonania pewne zadanie. Pewne zadanie. Proszę uważać. Bardzo ciekawe. No. Czyli co? Jeszcze raz przeczytam. Siedmiu królów jest, pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł. A kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. Czyli że ta ósma
potęga światowa i ta bestia, jako bestia, ma być na krótko. Czyli, no właśnie, po coś. Kiedy ponad 1900 lat temu zanotowano powyższe słowa, bo to przecież już 2000 lat minęło prawie, upadło już 5 z 7 królów. 5 z 7, czyli imperiów, a mianowicie. Także Państwo zobaczą. To jest bardzo ciekawe. Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja, Grecja. Prawda? O, ja to wszystko powiem. Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym, Anglia, tak. Dobrze. Czyli wyrażenie jeden jest odnosi się do Rzymu. Nie było to jednak ostatnie imperium. O następnym w kolejności powiedziano, że wtedy jeszcze nie nadeszło, ale obecnie 7 król już istnieje. No teraz to istnieje, prawda, bo mamy XXI wiek w końcu. Co to za mocarstwo? Czy będzie panować w nieskończoność? A jeśli nie, to w jaki sposób zniknie z areny dziejowej? Biblia nie pozostawia nas bez odpowiedzi. Także proszę Państwa, jak mamy Biblię, chociaż Nowy Testament, tu przy Apokalipsie jesteśmy, ale proszę sobie koniecznie całą Biblię kupić, całą Biblię. To wtedy te wszystkie proroctwa będziemy mogli zgłębić i będziemy mogli zgłębiać. Co będzie oczywiście trwało cały czas, bo Biblię całe życie się studiuje. Biblii się nie studiuje 5 minut. Wiarygodne proroctwo. 7 mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia, stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec mocarstwa rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie XVIII wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę. W XIX wieku była Wielka Brytania stała się najbogatszym, najsilniejszym państwem świata. W pewnej książce powiedziano, Imperium Brytyjskie było największym państwem, jakie dotąd istniało na Ziemi. Zajmowało obszar 28 milionów kilometrów kwadratowych i miało 372 miliony mieszkańców. Także niech Państwo sobie wyobrażą, czym jest Polska. No 10 razy mniej prawie. Także proszę Państwa, Wielka Brytania tutaj nawet w Polsce, a nie dość, że marzą o USA, o Ameryce, to tu w Polsce marzą też o Anglii, tak? Chcą z siebie zrobić książąt, że pani psycholog mi tutaj się normalnie śmieje. Ona odbiera, proszę Państwa, jedna skromna dziewczyna się śmieje. Jaka jest reakcja? Wystarczy, że piesek zaszczeka, to znaczy, że coś złodziej w ogrodzie, prawda? No to się śmieje. To ta nasza pani sekretarka Zeringer się uśmiecha, proszę Państwa, jest sekretarką przyzwoitką i ona reaguje na każdy głos. Także proszę telefonować, proszę dzwonić do naszego radia. To KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, jakie są te telefony? Proszę tam dzwonić na Heavy Utrafił. Na pewno znajdziecie tam dziesiątki telefonów. U nas wszystkie telefony są czynne. Tak. Dobrze. No może te z XX wieku są nieczynne. Dobrze, telefony tak szybko nie ulegają zmianie. No. Także dzisiaj, proszę Państwa, o 7 mocarstwie światowym. Jednak pierwsza wojna światowa, 1914-1918, to już nie Wielka Brytania raczej, chociaż może trochę, ale głównie Polska, tutaj środek Europy dokładnie wie, co to jest pierwsza wojna światowa, że na grypę Hiszpankę same 22 miliony ludzi zmarły. Skłoniła Wielką Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze raz powtórzę to zdanie. Jednak pierwsza wojna światowa skłoniła Wielką Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej koloniami. Co z tego wynikło? Imperium Brytyjskie utorowało drogę koalicji angloamerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe. Patrz ramka, godne uwagi współdziałania. Także proszę Państwa, proroctwo z objawienia, księgi 17, rozdział, werset 10, uzupełniają szczegóły zawarte w księdze Daniela. Także mówię, dlatego trzeba mieć całą Biblię. Daniela. Opisano w niej ogromny posąg,
który babiloński król Nabuchodonozor oglądał w widzeniu, w wizji danej przez Boga. Daniela 2, rozdział, werset 28, jak również wersety od 31 do 43. Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej Babilonu. Egipt i Asyria zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń, jak Wałęsa teraz też i Jandal schodzi. Historia potwierdza, że głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie. Piersi i ramiona ze srebra to Medo-Persja. Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję. Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie. Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi angloamerykańskiej. Według objawienia 17, rozdział, werset 10, siódma potęga światowa ma na krótką chwilę pozostać. Ile potrwa ta chwila i w jaki sposób omawiane mocarstwo zniknie z areny dziejowej i co stanie się później, Księga Daniela rzuca sporo światła na te sprawy. Zapraszamy. Obietnica, na której można polegać. Także widzicie Państwo, jakie to wszystko interesujące, jakie to wszystko ciekawe, że w Biblii są wyznaczone, pokazane proroctwa, które się spełniają. Ja wiem, co tam ta Biblia pod gwiazdkami. Ona pod gwiazdkami zawsze coś zmienia, że to nie tak, że to nie tak. Że to były jakieś królestwa mało znaczące, proszę Państwa, gdzieś tam się dawno skończyły, ich nie ma. Nie byłoby to tak w sposób ostentacyjny opisane w Biblii. To Biblię to się też wyczuwa, prawda? Gdzie jest proroctwo, gdzie jest psalm, gdzie jest poezja, gdzie jest opowiadanie historyczne, a sprawozdanie historyczne, opowieść, saga, saga rodów. Wszystko jest w Biblii, proszę Państwa. Jest hiperbola, jest parabola, jest świadoma przesada. Wszystko jest, prawda? Trzeba wiedzieć. No ale jak się nie chce wiedzieć, to się będzie tak gadać, gdakać i krakać, proszę Państwa. Rozpoznaj znak. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o kamieniu, że jakiś tam kamień się miał oderwać i w nogi tego posągu uderzyć tu i go zburzyć. Tak. Rozpoznaj znak. Na ten znak nadchodzącego końca składają się m.in. wojny globalne, wielkie trzęsienia ziemi, zarazy i dotkliwe niedobory żywności. Ponadto cechą charakterystyczną dni ostatnich miał być poważny kryzys moralny i duchowy. Także teraz żebracy w spódnicach, proszę Państwa, kradną. Czy wszystko to w Warszawie, żebracznica wielka, czy wszystko to można obecnie zaobserwować? Oczywiście. I to w takim stopniu, że wielu boi się jutra. W pewnej gazecie czytamy, część najbardziej szanowanych autorytetów w dziedzinie nauk ścisłych i socjologii wygłasza alarmistyczne przepowiednie o bliskim już schyłku ludzkości. Alarmistyczne. Jednak prognozy te są fałszywe pod pewnym bardzo ważnym względem. Otóż ród ludzki bynajmniej nie przestanie istnieć. Rękojmią tego jest interwencja Królestwa Bożego. Podając znak końca, Jezus Chrystus oznajmił: ta dobra nowina o Królestwie, to jest cytat, ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec. Mateusza 24, rozdział, werset 14. Jak spełniają się te słowa? Dobrą nowinę o Królestwie Bożym świadkowie Jehowy dzielą się obecnie z mieszkańcami przeszło 230 krajów. Tutaj masz już temat gościnności wchodzi, bo dzielić się nie tylko chlebem trzeba, ale głównie dobrą nowiną o Królestwie Bożym. Pełny tytuł, tak mówimy dla radia, mówimy dla potrzeb radia, pełny tytuł głównego pisma, które wydają, brzmi: Strażnica zwiastująca Królestwo Jehowy. Jehowa to imię własne Boga, psalm 83, 18. Dzięki prowadzonej przez świadków biblijnej działalności edukacyjnej poszczególne jednostki, jak również całe rodziny, wyzbywają się szkodliwych przyzwyczajeń i dostosowują się do zasad moralnych, ucząc się żyć w czystości moralnej oraz w zgodzie z innymi. Czy ty to wiedziałeś, że rodzina to u świadków Jehowy? No bo oni tutaj, wiecie Państwo, oszustystycznie papugują, oszustystycznie manipulują, podszywają się, a udają, a kręcą, a węcą, że rodzina, no rodzina, dobrze, no ale to świadkowie Jehowy propagują od
roku 1905, tu w Polsce, gdy się tylko w Polsce pojawili. Czytaj 1 Koryntian, 6 rozdział, wersety 9 do 11. W rezultacie miliony ludzi spodziewa się, że królestwo, że Bóg ochroni tych. Tak, dobrze, ochroni. Czyli radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Proszę być z nami, zobaczmy, co tu ciekawego. Co tu może być ciekawego jeszcze, gdy to nasze radio nadaje. Radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, nasze spotkanie w rodzinie Radia Maryja, w nim nasze bieżące sprawy, ważne wydarzenia, które są tuż, tuż przed nami, bo już 2 września w Toruniu 9 dziękczynienie w rodzinie, natomiast 7 września pielgrzymka rodziny Radia Maryja do świętego Józefa w Kaliszu, ale pamiętamy także o jutrzejszym poniedziałkowym spotkaniu rodziny Radia Maryja, które przeżywać będziemy w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach. Przygotujmy przybory do pisania, abyśmy mogli zanotować te przekazywane informacje i podać informacje także dalej, będąc apostołem dobrej informacji i dobrej sprawy. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 66. Kierunkowy. Dwa numery telefonu, telefonii komórkowej, przepraszam, w naszej rodzinie: 536 600 100 oraz 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 oraz 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048. Wiosna, 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 wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wypiną na świat do słońca całunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat i potem nadejdzie ten dzień. Szkoły. Po stronie aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu i po stronie wszystkich tych, którzy na tych dobrych akcjach i dobrych zmianach bardzo wiele tracą. I mam wrażenie, że jestem jednym z nich. No dobrze, odejdźmy teraz trochę od tematu, przejdźmy do formy, jaką wybrało do przedstawienia wesela. Czy to okazję Stanisława Wyspańskiego i jego wesela, a może też do filmu Wesele Wojciecha Smarzowskiego. Każde wesele. Jak ja mam wrażenie, że wesele jest ostatnio takim symbolem polskości. Myślę, że zawsze było. I myślę, że każde wesele, jakie się odchwala w teatrze bądź w kinie, każde inscenizowane wesele zawsze się będzie odnosiło do Wyspiańskiego. Ten taniec pokoju mamy w sobie. O, taniec pokoju to jeszcze biedy. Natomiast mamy wszyscy chama, co zgubił złoty róg. Myślę, że no, chyba to jest epopeja narodowa, ta prawdziwa, to najwięcej mówiąca o nas, o naszych zapałach, o tym, czym jesteśmy. Jacy jesteśmy, jaka jest budowa Polaka. Już podkopuje, będzie o Polakach mówić, już podkopuje, także dużo mamy oszustów, proszę Państwa, dużo mamy złodziei, dużo mamy krętaczy, dużo mamy salcesonów, jak to chytrych, że dla siebie przesalcesonować, dla siebie wykombinować, że każdy coś chce i to nie musi dotyczyć funduszy koniecznie, to nie musi dotyczyć pieniędzy, to dotyczy docent doktor habilitowany, aby być. Tutaj swego czasu w Teatrze Studio też była wystawa na temat Jacka Kuronia. No to ja mówię, co ten Piotrek na przykład, że och, że oni Polskę okradli, a sobie teraz pośmiertne wernisaże robią. I to w sumie taka prawda, bo teraz jak linia Mysia rządzi, jak linia Mysia panuje, to wszystko
wychodzi jakby na jaw. Wszystko wychodzi jakby na jaw. Także proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Złodzieje pod krawatem, proszę Państwa, żebracy w spódniczce pod krawatem, żebracy książąt udają. Także o czym my tu mówimy? Oczywiście to są te miłe, złego początki. To jest to, co jest to tak na początku każdego wesela. Czyli jest miło, elegancko i zabawne. A potem oczywiście to święta noc, to wyjątkowa noc. Co jest specyficznego w tych weselach? Ten program artystyczny, te ocepiny, te torty, bardzo ładnie ten program artystyczny. Co ten program? Mów. Zastępuje dawne rytuały. Pogańskie, tak. No, to są pogańskie zwyczaje. Że już jesteśmy tacy wyluzowani, a jednak tak nie do końca. I ta widna zestresowana pan ma młoda w tych filipinach i gorsetach. I ten pan młody w tej przyciasnej muszce i jakoś obowiązkowo się trzeba napić. No bo jak to? No, obowiązkowe, bo to są dawne rytuały pogańskie. To się tak. Że to przechodzi, szczególnie w miastach. To tu diabeł was ma, tu diabeł. Diaków. Że na wesele się przebieramy za kogoś innego. Na wernisaż przebieramy się, to też dawny rytuał pogański. Świadkowie Jehowy tego nie robią, bo wiedzą, że to jest rytuał pogański. Ja mówię od rana o jajeczku, że malowanie jajeczka to było w Egipcie. Niezwykłe. Chyba nie byłam 17 razy świadkiem. A sama również brałam, no, przechodziłam swoje wesele i zauważyłam, że każde wesele jest do głębi smutne. I nie potrafiłabym pani nazwać, na czym ta melancholia polega. Czy na przejściu epoki? A widzisz, bo się źle kończył, pijaku. Katolicy robią wesele, a to wesele jest smutne. Dlaczego? Może dlatego to są takie nasze walkorki. Może dlatego Wyspiański napisał swój genialny dramat właśnie w takich okolicznościach. No a my przez 100 lat z groszem czerpiemy z tego pełną garścią. Trudno mi się z tobą nie zgodzić, jeżeli chodzi o ocenę wesela. Chciałam jeszcze na koniec zapytać o pani podwójną rolę w tym przedstawieniu. Zajęła się pani oprócz reżyserii również scenografią. I nie jest to pani pierwszy projekt scenograficzny. Skąd pomysł, aby to łączyć? Scenografia, kostiumy, to wszystko zostało przez panią przygotowane. No a te dwie rzeczy, umówmy się, nie są najłatwiejsze. No w Banku Millennium to oni umieją rachunki łączyć. Jak masz pożyczki, niech będzie 10, to one umieją łączyć. A w tym Getting Bank ta dziadówa patrzy, tu pożyczka. I ona nie wie, o co chodzi. Ja mówię, że w Banku Millennium łączą pożyczki. Także umiejętność łączenia to dobra rzecz. Jak mówiłam o tym kryptyku, który zrobiłam, to był dla mnie bardzo ważny, czyli Piotr Grosowski, Piotr Rygier, Gdyńska Kumernis i Kamyk Poznański. To są wszystko moje teksty, wynikające z jakiegoś najpierw poczucia, że to robię po prostu... To jest literatura grafomana, ale przynajmniej o tyle to jest uczciwe, że sama sobie te grafomanie reżyseruje, a aktorzy z jakąś niezwykłą pokorą, miłością. Nie, to nie jest kwestia skromności, to jest kwestia, to jest, jak to powiedzieć? No myślę, że paszport polityki. Świadomości. Ja się po prostu, ja go nie dostałam. Natomiast jest to, ja się zawsze tych tekstów moich wstydziłam i to jest, mówię, nie umiem tego wytłumaczyć, a nie chcę, żeby to właśnie zabrzmiało, że oj Boże, jaka jestem takim, to nie jest kwestia skromności na temat tych tekstów, tylko braku wiary w nim po prostu. Aktorzy mi dali tę wiarę, namawiając, żebym robiła swoje rzeczy. Natomiast wtedy mam wrażenie, że to jest pełne i że mogę, że ponoszę pełną odpowiedzialność, jak robię wszystko. Ponieważ jestem głucha jak pień, więc nie mogę komponować i mam cudownych ludzi koło siebie, którzy tą muzyką się zajmują, ale gdybym tylko nie była głucha, to proszę mi wierzyć, że pisałabym również muzykę do swoich spektakli. Jedyne, czego nie mogę zrobić na pewno i nie chciałabym zrobić nigdy, to nie zagrałabym. Ja w takim razie życzę pani nie tylko nominacji do paszportu polityki, ale również następnym razem wygranej i jeszcze wielu, wielu tak wspaniałych kryptyków, jakie pani
już teraz tymi trzema przedstawieniami zrealizowała. Moim Państwa gościem była reżyserka teatralna Agata Duda-Gracz, a rozmawiałyśmy o przedstawieniu Będzie Pani Zadowolona, czyli rzecz o ostatnim ze swego Wolfgangów. Pani Agata, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję najserdeczniej, do widzenia. Reklama. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto. Czyli, że ona mówi, proszę Państwa, że wesele dla niej zawsze źle się kończy, ale burza idzie, chmury czarne, będzie dzisiaj lało chyba, życie marne, będzie lało, a już leje i wiatr wieje, co się dzieje, zniszcz tę reklamę, usuń tę reklamę, przyćmij tę reklamę, głupią reklamę. Radio Tok FM w Rokuncie, tam Barbie Baby, Langstrom Extra, proszę pozostać z nami. Już play coś tu namieszam, widzisz? Jak to oszuści coś w tych abonamentach pokręcą. Kanowić pod prąd. Radio Conchita. Także proszę Państwa, u nas w sumie jest dzisiaj ciekawie, chociaż jeszcze ciemniejsze chmury idą na nas. Bardzo ciekawie. My się nie przejmujemy tym. Handel troszeczkę reklamowy tu przyćmiłyśmy. Patrz. Radio Conchita, proszę z nami. Mam nadzieję, że to dziadostwo się skończyło. A wątrobę każdy chciał mieć zdrową i dlatego ta reklama podwórza. Cięcie, koniec sceny! Jesteśmy bohaterami na planie filmowym, jednak historia to nie fikcja. To, że żyjemy w wolnym kraju, zawdzięczamy wielu pokoleniom prawdziwych bohaterów. Pokażmy, że pamiętamy również o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczne pocztówki. Jest. Bezpłatną kartkę bardzo dobrze jest. W danych punktach Poczty Polskiej i Polskich Linii Lotniczych LOT, kolektorach LOTO, w Muzeum Powstania Warszawskiego lub wysłać online. Szczegóły na bohater.on. Nie, za to można to zapłacić. Ogłoszenie społeczne. To zakaże 11.35. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu panna Gemma, dyrektor edukacji Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o projekcie Szkoła Bliżej Nauki. Nie wiem, czy dobrze rozumiem intencje, ale mam wrażenie, że ta nazwa wskazuje jakby szkoła i nauka. W moim odczuciu podmioty, które powinny być blisko siebie, działały jednak oddzielnie na różnych płaszczyznach, w różnych światach. No to jeszcze zależy od tego, jak będziemy interpretować pojęcie nauka, prawda? Dlatego, że możemy odnieść do dziedziny, która zajmuje się badaniem świata, rzeczy nam nieznanych i poszukiwaniem na nie odpowiedzi. A możemy mówić o pewnym procesie dochodzenia do wiedzy, do której już poprzednie pokolenia doszły, czyli mówimy w tym o nauczaniu albo uczeniu się. Akurat u nas w Polsce jedno słowo odpowiada na te. No także pozdrawiam Ciebie, Nitka, serdecznie. Tu jest wspaniale. Idą straszne jakieś chmury, bo powiedzieli, że zależą ją jakiś dramat powodowy. Także będziemy z troszkami idzie. Także...